Proszę Państwa, zaczynamy. Przepraszam za to opóźnienie, było dłużej troszeczkę niż planowaliśmy. Część z Państwa pewnie mnie zna, dla tej pozostałej części nazywam się Maciej Łoboz, jestem wspólnikiem w biurze MWM Architekci, które Państwa tutaj sprowokowało do tego, żeby dość wcześnie, o dziwnej porze, pojawić się na prezentacji, no właśnie, dotyczącej zabudowy tego terenu. Tak? Wbrew temu, co gdzieś w internecie się zaczęło pojawiać, to nie jest wizualizacja naszego projektu i chciałbym jasno powiedzieć, że my z takimi pomysłami absolutnie nie mamy nic wspólnego. Ale zanim zaczniemy o projekcie i zanim zaczniemy o naszych pomysłach na to, w jaki sposób ta działka powinna być zagospodarowana, to muszę Państwu stworzyć pewne tło i troszeczkę powiedzieć o historii choroby. Otóż kiedy pojawiły się pomysły mówiące o zabudowaniu jakimś tam wysokim budynkiem działki przy ulicy Dekerta 4, wybuchła ta bomba, kiedy inwestor złożył wniosek o warunki zabudowy na sześciopiętrowe bloczysko. No tak mniej więcej takie, jak to, które Państwo tutaj widzicie. Zupełnie słusznie opinia publiczna się poirytowała i zupełnie słusznie wściekli się sąsiedzi. Ja się z tym absolutnie zgadzam i utożsamiam. Tak robić nie należy. Natomiast historia naszej choroby udziału w tym projekcie jest następująca. Otóż inwestor, kiedy zderzył się z taką opinią publiczną, pojawił się u nas w firmie z propozycją, żebyśmy się zajęli zagospodarowaniem tej działki. I zdarzył nam się taki przypadek w historii 15-letniej pracy po raz pierwszy, że inwestor przyszedł i powiedział: daję wam absolutnie wolną rękę. Możecie zaprojektować to, co uważacie, takie duże, jakie uważacie, w takim standardzie, jaki uważacie, bez żadnych kompromisów, jeśli chodzi o jakość i budżet inwestycji. I poddaję wam na to dokładnie tyle czasu, ile będziecie chcieli. To, co dzisiaj Państwu pokażę, to jest owoc 10 miesięcy naszej pracy. Łącznie nad tym projektem pracowało 10 osób, a to jest tylko koncepcja, a wliczając nasze przemiłe koleżanki, które tutaj siedzą i były u nas na praktyce na wakacjach, to nawet 12. Natomiast żebyśmy zaczęli mówić o zagospodarowaniu samej ulicy Dekerta, czy w ogóle o polityce przestrzennej miasta, troszeczkę musimy opowiedzieć o tym, co się w ogóle w Rzeszowie dzieje, bo jak spodziewam się 90 parę procent obecnych na tej sali uważa, że w przestrzeni miasta Rzeszowa się dzieje źle, że budujemy byle co, byle jak, bez ładu, składu i pomysłu, pod dyktatem finansowym deweloperów, którzy w tej przestrzeni się szarogęszą i w zasadzie są zainteresowani wyłącznie zbijaniem pieniędzy. I generalnie ja się z Państwem zgadzam, tak jest. Tak jest, tak? Tak się w Rzeszowie dzieje. I to dzisiejsze spotkanie jest próbą wywołania pewnej dyskusji publicznej, której mam wrażenie, że w mieście brakuje. Takiej, która się nie odbywa w urzędzie przy okazji wykładania planów miejscowych, ale takiej, która powinna się odbywać no właśnie w taki sposób jak dzisiaj. To jest nasza propozycja, żebyśmy mogli rozmawiać o pomysłach zagospodarowania miasta, o planach urbanistycznych na najbliższe lata, zanim jeszcze ktoś wbije łopatę i zacznie coś budować. I wielki szacunek dla inwestora, panie Sebastianie i panie Bartku, szapoba, za to, że zgodziliście się na to, żeby się takie spotkanie odbyło. Co ciekawe, inwestor, proszę Państwa, tego projektu jeszcze nie widział. To jest premiera dla wszystkich, również dla niego. Widział pewne kierunki, w którą stronę ten projekt zmierza, widział pewne wstępne szkice, ale żadna finalna wersja z biura póki co jeszcze nie wyciekła. Wracając do ulicy Dekerta. Pojawiły się w internecie takie informacje, że ulica Dekerta, która pełna zgoda, jest bardzo malowniczym i pięknym fragmentem Rzeszowa, jest jakimś historycznym szlakiem miejskim. No proszę popatrzeć, jak wyglądał Rzeszów w wieku XVII na mapie, którą nasz nieodżałowany kolega Władysław Henik opracował. No więc mamy stare miasto,
mamy nowe miasto, które dzisiaj jego pozostałością jest Plac Wolności. I oczywiście możecie Państwo zobaczyć pozostałości tych renesansownych umocnień. I tutaj, gdzie dzisiaj mamy Pałacyk Lubomirski, gdzie jest ulica Dekerta, rosną winnice. Tak wygląda historyczny Rzeszów. 100 lat później mamy już Pałac Lubomirskich. Bardzo ciekawa historia. Jego autorstwo przypisuje się Tylmanowi von Gameren. To jest taki ściągnięty przez Lubomirskich z Holandii architekt, który bardzo mocne piętno wywarł na polskiej architekturze doby klasycyzmu. Jego Lubomirscy ściągnęli na swój dwór, potem on trafił na dwór króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, co to wsławił się tym, że mówił językami, tylko w żadnym nie miał nic do powiedzenia. Jest autorem na przykład kościoła świętej Anny w Krakowie, wielu pałaców i kościołów w całej Polsce. Natomiast dzisiejszy kształt pałacu zawdzięczamy przebudowie, której dokonał już później kolejny importowany architekt Karol von Wiedemann. Jak Państwo widzicie, nadal w wieku XVIII, w jego drugiej połowie nie ma żadnej ulicy Dekerta. Nie ma ulicy Dekerta. Na czerwono są zaznaczone miejsca, gdzie znajdują się budynki. Przed Pałacykiem Lubomirskim, na części tego terenu, gdzie dzisiaj mamy fontannę multimedialną, jest sztuczna wyspa z ogrodem i pawilonem herbacianym. U podnóża tej dawnej skarpy, nieistniejąca już dzisiaj, oranżeria i zwierzyniec. Te wszystkie zielone i niebieskie prostokąciki, które tutaj zobaczycie, to nie są budynki, to są ogrody. I na tym najsłynniejszym obrazie, na tej najsłynniejszej starej mapie Rzeszowa, proszę Państwa, można zobaczyć, jak to wyglądało pod koniec XVIII wieku. A więc mamy Pałac Lubomirskich, mamy zamek, mamy nieistniejące zabudowania oranżerii i zwierzyńca. Natomiast to wszystko, co tutaj się dzieje, to są po prostu ogrody, założenie ogrodowe związane z Pałacem Lubomirskich i zamkiem. Jeżeli porównamy sobie to, co się dzisiaj dzieje w tej przestrzeni, to, co się działo wtedy, kiedy pałac powstawał, no to możecie Państwo zobaczyć, że historycznie w wieku XVIII nie było tej zabudowy. To znaczy ulica 3 Maja tak naprawdę to jest wiek XIX, a ulica Dekerta, której jeszcze w XVIII wieku nie ma i nikt o niej nie słyszał, jest po prostu dróżką, która biegnie wzdłuż płotu Pałacyku Lubomirskich i prowadzi tak naprawdę donikąd, bo dzisiejszy skwer Kotowicza, który się tam znajduje, jest przestrzenią zieloną o wielkim potencjale, ale naprawdę trudno ją uznać za zieleń urządzoną. To szczególnie dobrze widać, kiedy my nałożymy sobie oba te obrazy, kiedy możemy zobaczyć obraz Rzeszowa XVIII-wiecznego i tego, co się dzisiaj w tym miejscu dzieje. Z czego się to wzięło? Dlaczego ten chaos w przestrzeni mamy taki, a nie inny i dlaczego uważam, że absolutnie nie należy konserwować tego, co się dzieje w najbliższej okolicy pałacyku. Otóż pokazujemy Państwu takie ABC architektoniczne, takie podstawowe narzędzie, jakim się posługujemy, czyli wykres, który się nazywa Schwarzplan. On pokazuje tkankę miejską, znaczy budynki są zaczernione. I teraz, jeżeli Państwo popatrzycie na miasta, które gdzieś w zachodniej Europie funkcjonują, to możecie zobaczyć na tym przykładzie, jak bardzo zwarta i uporządkowana jest przestrzeń miejska, jak bardzo zwarta i uporządkowana jest tkanka miejska, a jak porozrywana jest tkanka w miastach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem tego naszego zakątka, którym się zajmujemy. Z czego to wynika? Otóż mamy szczęście albo pecha, że mamy taki, a nie inny adres na świecie i przez Polskę przez stulecia wiecznie przemarsz wojsk jakiś następował we wszystkie strony i zawsze to było okupione tym, że Polska była plądrowana i niszczona, a dołożył nam tak naprawdę okres komuny, kiedy zerwano już zupełnie ze zdrowym rozsądkiem w planowaniu miasta, kiedy to się pokryło jeszcze z takim filozofią modernizmu, która chciała wychować nowego człowieka i stworzyła nowe zasady budowania miast. No i niestety skończyło się to tragedią, czyli dzisiejsza przestrzeń w mieście jest porozszarpywana,
niespójna, ulice nie mają pierzei, budynki stoją w zupełnie przypadkowy sposób, co najlepiej widać przy tych molochach i koszmarkach, które stoją wzdłuż ulicy Słowackiego, które no, kierunek jest zupełnie przypadkowy. Tak? Nie mamy tkanki miejskiej tutaj, która byłaby tak uporządkowana, jak to, co widzimy na przykład w wypadku ulicy 3 Maja czy Zamkowej. Teraz chciałbym, żebyśmy skupili się na tej najbliższej naszej okolicy, czyli na okolicach Pałacyku Lubomirskich. Zanim się zabieramy za takie projekty, zawsze analizujemy ten kontekst urbanistyczny, który jest w pobliżu i zastanawiamy się, jak można na niego wpłynąć pozytywnie. No i teraz nie jest to jakaś wiedza tajemna. Pierwszym krokiem, który należy podjąć zawsze, kiedy trzeba się zająć takim kawałkiem miasta, to jest zastanowienie się, w jaki sposób uzdrowić tą tkankę. I teraz na niebiesko macie Państwo zaznaczone po prostu obrysy kwartałów zabudowy albo obrysy potencjalnych kwartałów zabudowy. Teraz możecie Państwo zauważyć, że ulica Dekerta, ona nie ma tak naprawdę żadnej pierzei. Jest linia zabudowy, którą wyznaczają te trzy kamienicki, które po północnej stronie pałacyku stoją i jest linia zabudowy, którą tworzy pałac. Natomiast uważamy, że bardzo poważnie należy się zastanowić nad działaniami naprawczymi, czyli stworzeniem tutaj spójnej tkanki miejskiej. I gdybyśmy chcieli ją wypełnić, to nasza propozycja jest mniej więcej taka. Przepraszam bardzo. Jeszcze raz. To znaczy uważamy, że należy zamknąć pierzeje ulicy PCK, która dzisiaj jest rozerwana, i stworzyć narożnik zamykający ulicę PCK i Dekerta i tworzący pierzeje południową tego skweru, który trzeba zaprojektować od nowa. Uważamy, że ten koszmarny budynek, który tutaj taką ślepą ścianą straszy, powinien zostać w formie jakiejś plomby rozbudowany i skwer powinien otrzymać nową pierzeję. Pod rozwagę poddajemy zabudowanie tego narożnika pomiędzy Aleją Lubomirskich a Dekerta. Tam dzisiaj jest pogrodzenie i widać bardzo uroczy parking za bankiem. To jest miejsce, gdzie powinni mieszkać ludzie. Tam się powinien pojawić jakiś budynek w tym narożniku. I naprawdę rozmawianie o detalach jest możliwe później. Czy ten narożnik ma być wypukły, czy powinien być wklęsły, nieważne. Uważamy, że to należy uzupełnić. Tak, znaczy mówię o wklęsłym, to znaczy można go podciąć, można zrobić tam placyk na tym narożniku, ale to są detale. Tak? Warto zastanowić się również nad zaplombowaniem tej wyrwy przy Alei Lubomirskich, gdzie dzisiaj stoi rokokowa stacja trafo i garaże Polskiego Radia, które naprawdę nie są budynkami specjalnie atrakcyjnymi. Tam powinna się pojawić pierzeja jakiegoś budynku. I w końcu Aleja pod Kasztanami, która też naszym zdaniem należałoby się zastanowić, czy nie dopuścić tam budowania eleganckich willi miejskich, dwóch czy trzech, tak, które mogłyby spokojnie stanąć tam, a nie naprzeciwko hali na Podpromiu na przykład, gdzie trąci to kompletnym przypadkiem. Tak. I teraz tak wygląda Schwarzplan, gdybyśmy zabudowali tą tkankę miejską i gdybyśmy uzupełnili ją tak, jak uważamy, że to powinno zostać zrobione. Proszę Państwa, jednym z powodów wymierania śródmieść, to jest problem Polski, tak? Tego, że handel przenosi się do galerii handlowych, tego, że trudno jest po 15 ludzi znaleźć, to jest problem taki, że myśmy tych ludzi ze śródmieścia wygonili, tak? Że mamy śródmieścia, które nie sprzyjają mieszkaniu. Nasi koledzy z Wrocławia parę lat temu zrobili taką inwentaryzację stanu tkanki miejskiej. Tam w promieniu kilkuset metrów od rynku wrocławskiego znaleźli około 200 działek, no takich mniej więcej jak te, o których ja Państwu mówiłem, czyli takich, które wymagają zaplombowania, uzupełnienia, przebudowy. Tkanka miejska w Rzeszowie w pierwszej kolejności wymaga uzupełnienia i zabudowę w śródmieściu należy zintensyfikować. Trzeba znowu pozwolić ludziom mieszkać w śródmieściu. Trzeba połatać te wszystkie dziury, które mamy. Natomiast niekoniecznie na pierwszy plan powinno wchodzić urbanizowanie okolicznych wiosek. My sobie z tym łatwo poradzimy. To jest podstawowy problem. Tak? Jakby brak
brak takiego podejścia. Jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, można się dyskutować na temat tej fontanny, czy ona tam była potrzebna, czy ona kosztowała tyle, ile powinna kosztować. Natomiast bezsprzecznie wybudowanie fontanny multimedialnej spowodowało ogromną aktywizację tego, co się dzieje mniej więcej w tym obszarze. Zanim powstała fontanna, wieczorami ten kawałek ulicy 3 Maja świecił pustkami. Dzisiaj tam jest tłum ludzi tylko dlatego, że w miejscu, gdzie jest fontanna, powstał ogromny hub, węzeł, który skupia bardzo dużo ludzi. I zgodnie z tym, co w takiej Biblii urbanistycznej napisał Kevin Lynch w obrazie miasta, ona ukazała się parę lat temu w Polsce, miasto się składa z takich paru klocków, z których się tą przestrzeń buduje. I przede wszystkim to są węzły koncentracji, czy punkty koncentracji. I takim ewidentnym węzłem jest to, co się dzisiaj dzieje przy fontannie multimedialnej. I arterie, które te węzły ze sobą łączą. Kolejnym takim ogromnym węzłem jest rynek, ale chciałbym przy tej okazji zwrócić na Państwu uwagę na miejsce, które jest zapomniane, a powinno tętnić życiem. I to jest plac przed kościołem farnym, gdzie tak naprawdę stoją samochody, a to jest naturalny ciąg łączący te tereny tam aż na północ. Tak? Na placu farnym nie dzieje się nic. Jego pierzeje stanowią budy znajdujące się przy ulicy Kanałowej, gdzie jest bardzo fajna cukiernia, ale to tak przestrzeń miejska nie powinna wyglądać. Zwracam uwagę na konieczność zajmowania się takimi kawałkami miasta. Kolejny krok to jest przedłużenie tego ruchu, który tutaj się nam fantastycznie generuje i zastanowienie się, gdzie ta masa ludzi mogłaby się płynnie przemieszczać. Tak funkcjonuje miasto, to znaczy mamy punkty koncentracji i arterie, które pozwalają ludziom pomiędzy nimi się sensownie przemieszczać. To jest podstawowa zasada tworzenia urbanistyki. Miasto rozrasta się naturalnie jak fraktal, czyli tworzą się kolejne węzły koncentracji, place, ryneczki i tak dalej, wokół których mieszkają ludzie. Natomiast problemem, który mamy z tym placem, jest to, że plac przy fontannie nie ma kompletnie żadnego zaplecza. Znaczy, można przyjść tam z dziećmi, ale nie ma ani toalety, ani nie ma gdzie pójść na kawę, ani nie ma za bardzo gdzie usiąść, bo te ławki dosyć mocno się zapychają. Tak? Uważamy też, że takie zagospodarowanie tego fragmentu miasta tak naprawdę dopiero pozwoliłoby uwypuklić, czy stworzyć tło, na którym Pałac Lubomirskich mógłby zostać wyeksponowany. No bo na miły Bóg chyba nikt z Państwa nie uważa, że to, co się tutaj dzieje z tyłu, to jest odpowiednia oprawa dla jednego z najważniejszych zabytków Rzeszowa. Jaka powinna być architektura w Rzeszowie ze szczególnym uwzględnieniem tej jego historycznej części? To jest... Ja muszę o tym powiedzieć, dlatego że przy okazji tej dzisiejszej prezentacji znowu odżyły w mieście dyskusje, bardzo zresztą słusznie, na temat tego, że należy w mieście budować zabytki nowe. Nie mamy starych, to budujmy nowe, zabytkowe to jest coś pięknego i tak dalej, i tak dalej. Nawiasem mówiąc, nasi w cudzysłowie sąsiedzi, czyli właściciele Pałacyku Lubomirskich, też się zastanawiali, czy aby nie należałoby w miejscu, o którym dzisiaj rozmawiamy, wybudować budynku, który by nawiązywał swoim charakterem do Pałacu Lubomirskich. Uważamy, że absolutnie nie. Proszę Państwa, to jest... Ja bardzo nie lubię na prezentacjach pokazywać tekstu, który trzeba czytać, ale tym razem to zrobię wyjątkowo. To jest dwie strony w Biblii, albo inaczej, z takiego elementarza falskiego dla architektów. To każdy młody, początkujący architekt musi przeczytać, czyli odczuwanie architektury Rasmussena. I na tym obrazku możecie Państwo zobaczyć sztandarowy przykład, tylko ta książka ma parędziesiąt lat, tak? Absurdu budowania architektury historyzującej. Jeżeli mamy faceta w renesansowym stroju i on jedzie na rowerze, a dzisiaj pewnie by jeździł na motocyklu albo wsadzilibyśmy go do samochodu, to łatwo zrozumieć absurdalność takiego zestawienia. To znaczy albo to jest wariat, albo to jest aktor, który właśnie jedzie na próbę do teatru. Jeżeli ja bym dzisiaj przed Państwem stanął ubrany w kontusz, albo w żabon i w białą peruczkę, to byście stwierdzili, że zwariowałem, albo że mam do odegrania jakąś sztukę. Tak się nie robi. To jest fałszerstwo.
jeden z trójki najwybitniejszych architektów XX wieku, Frank Lloyd Wright, pod koniec XIX wieku, kiedy jako młody człowiek praktykował w chicagowskim biurze Sullivana, przeżył takie katarzis, kiedy patrzył na pożar jednego z chicagowskich hoteli. I wtedy zobaczył odpadający gzyms. Budynek był zrobiony, jak to lubią Amerykanie, w stylu retro, udający jakieś historyczne budynki. I kiedy młody Wright zobaczył ten gzyms, który odpada, a pod nim widzi po prostu zwykłą tandetną stalową konstrukcję, do której ten gzyms był przyklejony, rzucił robotę, założył własną praktykę, powiedział: nigdy w życiu nie chcę robić czegoś takiego. To jest kłamstwo, to jest architektura, która jest nieszczera, ona jest nieprawdziwa, ona nie pochodzi z tej epoki. I został jednym z najwybitniejszych architektów na świecie, stworzył zupełnie niepowtarzalny styl. Mało tego, to nie jest tak, że to wymyślił ktoś na Zachodzie. Proszę Państwa, znowu obiecuję, że to już jest drugi i ostatni raz, kiedy pokazuję tekst dla tych stylnych rzędów. W 1911 roku, kiedy odbył się pierwszy tak naprawdę zjazd konserwatorów zabytków polskich, pan Józef Muczkowski, historyk sztuki, prawnik i taki jeden z filarów polskiej konserwacji zabytków, zapisał, bo można to przeczytać w bibliotekach, zdania następujące. Im więcej okażemy swobody w nowych dodatkach przy starych budowlach, tym częściej i cenniej wystąpi na jaw artystyczna spuścizna ubiegłych wieków. Zadaniem architekta nie jest naśladować, nie kopiować, ale tworzyć w duchu naszych czasów. Proszę Państwa, każda epoka i nasza też ma i prawo, i naszym zdaniem obowiązek zostawić po sobie w historii jakieś piętno, a nie próbować wyłącznie małpować wzorce z poprzednich wieków. To teraz trochę dobrych przykładów. Tak wygląda współczesna architektura Rzeszowa w ogromnej wieży. I teraz te pozytywne przykłady. Proszę Państwa, macie przykłady najbardziej spektakularne i najbardziej znane, kiedy w tkance historycznej powstaje współczesna architektura. I to jest Londyn, to jest Paryż, to jest Kopenhaga, to jest Praga. Te budynki dzieli od siebie czasem kilkaset lat. Wyglądają fantastycznie. Część z nich staje się wizytówkami tych miast. W wypadku niektórych, takich jak tej świątyni w Nim, to jest prawie 2000 lat. I nie ma żadnej tragedii. Tak? Zostawiamy po sobie piętno naszych czasów. Ono nie zawsze jest dobre, ale za 50 lat możemy to wywalić i zrobić coś nowego. To nie jest tylko domena wielkich metropolii. Takie rzeczy dzieją się również często w prowincjonalnych miasteczkach. Naprawdę wystarczy pojechać do Czech. Jak ktoś jeździ w Alpy na narty, to warto zrobić w połowie drogi przystanek w takim miasteczku, które się Mikulow nazywa, i zobaczyć, jak na starówce może wyglądać prywatna, mała galeria sztuki. Proszę Państwa, budowanie historycznych budynków jest absurdem. Jest absurdem. To naprawdę do niczego nie prowadzi. I w Polsce przez ostatnich kilkanaście lat ten trend się zmienia również. Proszę Państwa, to nie jest tak, że to jest tylko Zachód, tylko proszę się popatrzeć, jak wygląda współczesna architektura. Bydgoszczy, ogromne protesty, dzisiaj symbol miasta. Krakowa w środku Starego Miasta. Czy ostatnie projekty, to jest Filharmonia w Szczecinie, która budziła ogromne emocje. Środek miasta, a jeszcze do tego po drugiej stronie, na środku placu, Centrum Dialogu Przełomy, które w tej chwili w trakcie budowy. Warto się temu projektowi przyjrzeć i zobaczyć, jaka różnica jest pomiędzy naszym wejściem do trasy podziemnej, a tym, co tam zaprojektował Robert Konieczny. Znowu Kraków, miejsce święte dla konserwatorów zabytków. Tak? Małopolski Ogród Sztuk czy Krikoteka. Znowu parę przykładów takich bieżących bardzo. Niektóre nawet w trakcie budowy. Rozbudowa hali Koszyki w Warszawie. Znowu taki crème de la crème warszawski, absolutnie. Mistrzowie świata, jemsi. Rozbudowa SP w Warszawie. Tak?
szkoła muzyczna we Wrocławiu projektu Zbyszka Maćkowa, czy budynek Wolfbracka, który krótko przed śmiercią został zrealizowany przez Stefana Kuryłowicza. Tak naprawdę można budować. To jest prawdziwa architektura. Natomiast niestety w Rzeszowie my zmierzamy w tym kierunku. To jest styl mauretańsko-disneylandzki. Jakże dubajski, to w Dubaju też się robi różne rzeczy. Akurat na to się zapatrzyliśmy. I proszę Państwa, zgodnie z uniwersalną biblijną zasadą, która się sprawdza w bardzo wielu aspektach życia, kto chce zachować swoje życie, ten je straci. Im bardziej prężymy muskuły i próbujemy udawać zabytkowe miasto, tym większa kompromitacja i tym większy wstyd. Naprawdę najwyższy czas przestać się wreszcie kompromitować. Szanujmy to, co jest naszą spuścizną, ale przestańmy wreszcie odstawiać taką wiochę. No, to kolejny mit, z którym bym się tutaj dzisiaj chciał troszeczkę rozprawić, to jest kontekst przestrzenny. Znaczy pokutuje taka legenda miejska, szczególnie tam na różnych forach internetowych, że nowa architektura musi nawiązywać do kontekstu. No i o ile to generalnie jest prawda, to czasami niestety ten kontekst jest taki. I w zasadzie należy tutaj zacytować Rema Koolhaasa, który to jednego z najwybitniejszych współczesnych architekturów, który sugeruje taki kontekst ignorować. On użył troszeczkę mocniejszego sformułowania, powiedział fakty kontekst. I w takim wypadku jedyną opcją jest kontestacja. I to jest projekt, który powstał w Baku 2 lata temu. Zaha Hadid zrealizowała taki obiekt w środku ohydnej, przeskalowanej po komunistycznej architektury. Tak się rewitalizuje centra miast, proszę Państwa. Natomiast żeby Państwo nie myśleli, że to jest domena naszych czasów. Każdy, kto wytyczał pewne nowe kierunki, kto tworzył nowe trendy w sztuce, spotykał się z oporem. Kiedy budowano wieżę Eiffla, paryżanom ona wydawała się tak ohydna, że tylko czekali, żeby się wystawa światowa skończyła i należy ją natychmiast rozebrać, bo ona tak niszczy przestrzeń miasta. Dzisiaj nikt sobie nie wyobraża Paryża bez wieży Eiffla. Nikt nie wyobraża sobie Londynu bez ogórka Normana Fostera. Jaki kontekst miała katedra w Chartres, kiedy ją budowano? Przecież dookoła były tylko chałupy kryte strzechą. Taki był kontekst. I przyszedł jakiś facet i powiedział, zrobimy wielki strzelisty budynek na chwałę Boga. Powstało. Dzisiaj uważamy, że to jest część naszej kultury. Zupełnie słusznie. Ale wtedy, kiedy to powstawało, budziło bunt i emocje. Nikomu się nie śniło, że można robić takie rzeczy. Podobnie z tym, co robił Gaudi. Facet, który pojawił się znikąd, nie miał mistrza i nie miał żadnych uczniów, zdemolował architekturę Barcelony i zniknął. Zostały po nim genialne budynki, nikt nawet nie próbuje projektować w takim stylu, ale te budynki kompletnie ignorują kontekst, w którym się znajdują. Znaczy trzymają skalę zabudowy, ale ich estetyka jest kompletnie inna. Sagrada Familia jest mega strukturą. Kiedy się stoi na północy w Parku Güell i widzi się panoramę Barcelony, to widać, że to jest największy budynek w mieście. On jeszcze będzie większy. Cały czas go budują. W końcu go skończą, bo dzisiaj to jest jedna z największych atrakcji tego miasta. Proszę Państwa, gdybyśmy się trzymali doktryn konserwatorskich, które gdzieś w takiej opinii publicznej funkcjonują, bo to nawet nie u samych konserwatorów zabytków, to byśmy nie mieli kościoła mariackiego, to byśmy nie mieli rozbudowy kaplicy zygmuntowskiej, bo ktoś wymyśliłby, że należy się trzymać jakiegoś ustalonego stylu. Nasi przodkowie, Bogu dzięki, nie mieli takich absurdalnych pomysłów, bo do dzisiaj konserwowalibyśmy kurne chaty i jaskinie, z których gdzieś tam wyszliśmy. Tak? Sztuka nie da się zapisać językiem prawniczym na takiej zasadzie, że jest 0-1, wolno, nie wolno. Nie. Pojawiały się jednostki, które co parę dziesiąt czy paręnaście lat demolują nasze podejście do tego, jak miasto ma wyglądać, jak ma wyglądać sztuka, malarstwo, rzeźba. Na początku jest szok, a potem cała reszta zaczyna to wchłaniać i z czasem takie rzeczy potrafią się stać klasyką. Przejdźmy teraz do tego, co Państwa pewnie najbardziej interesuje, czyli do samej ulicy Descartes.
zupełnie słusznie funkcjonuje w opinii publicznej pogląd, że ulica Descartes jest piękna, malownicza, tylko proszę się zastanowić, co w niej jest pięknego i malowniczego i z czego ta opinia się bierze. No bo tak naprawdę tutaj nie będzie żadnych wątpliwości. Wszyscy na tej sali widzimy, że najważniejszym obiektem jest Pałac Lubomirskich i paradoksalnie jego ogrodzenie, które jest niezwykle piękne i też jest pamiątką historii. No ale trudno na miły Bóg te kamienice, które tutaj widzicie, nazwać wybitnymi dziełami sztuki. Co jest w ulicy Descartes'a takiego, że ciągle uważamy, że ona jest piękna i warta zachowania, mało tego, z czym się absolutnie nie zgadzam, zakonserwowania w stanie w takim, jakim się znajduje dzisiaj. Otóż, proszę Państwa, problem leży nie w architekturze, tylko w urbanistyce. I urbanistyka to jest coś, co jest zdecydowanie nadrzędne nad architekturą. Jeżeli mamy dobrze przemyślaną urbanistykę i układ miasta, to nawet nędzna architektura, która się gdzieś w to wkomponuje, nie będzie razić. Ona nie będzie krzyczeć, ona nie będzie agresywna, stanie się częścią takiego miejskiego tła i my się do niej wszyscy przyzwyczajimy. Tak? Nawet naprawdę nędzna architektura jest w stanie przetrwać pod warunkiem, że jest dobrze wkomponowana w tkankę miejską. I akurat ulica Descartes'a, która wcale nie jest jakąś strasznie zabytkową ulicą, dokładnie się w to wpisuje. Ona ma po prostu dobre proporcje. Proszę zwrócić uwagę, że ma dobre proporcje szerokości jezdni, dobre proporcje szerokości chodników. Tutaj nie ma zbyt wielu samochodów, bo nie bardzo jest gdzie dojechać, Bogu dzięki, więc te samochody nie wypędzają ludzi z tej przestrzeni, czyli nie mamy tego zjawiska, które generalnie mamy w całym Śródmieściu Rzeszowa. Kamienice, które stoją po drugiej stronie, one są brzydkie, ale one mają dobre proporcje. One mają odpowiednią wysokość, one mają odpowiednie szerokości fasad. To wszystko jest intuicyjnie przez nas odbierane jako poprawne i my się dobrze w takiej przestrzeni czujemy. I to akurat absolutnie warto zachować. Ja wręcz uważam, że cała ulica Descartes'a tak naprawdę powinna stać się jedną wielką miejską pierzeją na wzór tego, co mamy na 3 maja. To powinny być kamienice, które się ze sobą stykają ścianami ogniowymi i tworzą jeden zwarty ciąg zabudowy. Willa. Ten temat, o którym tak naprawdę dzisiaj mamy rozmawiać. Czy to jest budynek zabytkowy? Proszę Państwa, a to jest budynek zabytkowy? To jest budynek z 1936 roku. No i co? Czy to są rzeczy, które warto zachowywać? Okej. To jest wasza opinia, a moja jest dokładnie odwrotna. I zaraz wam powiem dlaczego. Profesor Bogdan Lisowski, który wybitny teoretyk architektury polskiej, to jest tym ostatnim rocznikiem, który miał przyjemność u niego studiować, on zmarł w 1992 roku, podzielił całą twórczą działalność człowieka na takie dwie kategorie. Na sztukę, czyli coś, co w dużym uproszczeniu podlega zmianom związanym z modą, i na kulturę materialną, która jest czymś dokładnie odwrotnym, czyli żadnym zmianom związanym z modą nie podlega. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego my pewne obiekty uznajemy za zabytkowe, a nie? Czy każdy element sztuki jest wart zachowania? Nie. Bardzo niewiele z nich zostaje potraktowane jako dziedzictwo kulturowe i bardzo niewiele z tych obiektów przetrwa własnych twórców. Zostają z tego rzeczy wybitne. Czy z tego powodu elementy kultury materialnej należy wyrzucać do kosza? Nie. Niektóre z nich zaczynają mieć wartość sentymentalną. I proszę Państwa, to jest tak, jak żeby się odnieść do literatury, kiedy porównamy tomik poezji i książkę telefoniczną. One materialnie składają się z tego samego. Proszę Państwa, tomik poezji niesie w sobie ładunek emocji zapisany na kartkach za pomocą czcionki. I nie po to kupujemy takie książki, żeby mieć fajny papier. Tak? Jakby chodzi o pewnego ducha i przesłanie, które autor w nim zawarł. I najpiękniejsza książka telefoniczna, żeby była najładniej wydana,
Ona nie do tego służy i bez żalu napalimy nią w piecu albo zrobimy z niej podpórkę pod krzesło. Po prostu. To jest różnica między kulturą materialną a kulturą sztuką. Do którego z tych zakresów należy willa Kotowicza? Moim zdaniem do tego drugiego. Dlatego bez żalu nie traktuję jej jako zabytku. Dlaczego? Ano dlatego, że ona architektonicznie jest po prostu wtórna. Ona niczego nie wnosi. W ogromnej większości osób, które pytałem o zdanie w tej sprawie, była mocno zdziwiona, że to jest budynek, który ma 80 lat. Dlatego, że większości ludzi wydaje się, że on ma 200 lat i że tam książę Józef Poniatowski pewnie przebywał. To jest nieprawda. To jest budynek, który... On mniej więcej wygląda tak jak nasze współczesne wille, które się buduje pod miastem. On tak wyglądał i tak należało go traktować te 80 lat temu. Jeżeli państwo się przyjrzycie na pozostałe budynki, a dzieli je od siebie kilkaset lat, pałac w Baranowie, XVI wiek, kamienice w Warszawie, wiek XVIII, no i współczesna architektura rzeszowska, to gdyby je trochę albo tak samo odczyścić, albo tak samo przybrudzić, to poza fachowcami pewnie mało kto zauważyłby jakąś różnicę. Natomiast w latach 30. i 20., kiedy willa Kotowicza powstawała, to tak wyglądała sztuka, tak wyglądała architektura. I teraz niewiele z tej architektury dostało do naszych czasów i niewiele z niej jest warte zachowania, ale to jest sztuka. To była zmiana rewolucyjna, o której wtedy ludzie mówili, że to jest szok. Tak? Mamy Wrighta, mamy Missa van der Rohe, mamy Gaudiego. Tak wyglądała sztuka. Ja dlatego uważam, że willa Kotowicza do tej kategorii się nie zalicza. Uważam, że zalicza się do kultury materialnej i możemy rozmawiać o tym, czy ona jest warta zachowania, ale z zupełnie innych powodów. Tak samo jak naczynia pochodzące ze starożytnej Grecji czy ze starożytnego Egiptu, nie dlatego dzisiaj je mają wartość bezcenną zupełnie, że są tworem o wybitnej wirtuozerii i przekazie artystycznym, tylko dlatego, że mają setki albo i tysiące lat i one mają ten ładunek emocjonalny związany z wiekiem, a nie z jakością. Dla ludzi, którzy kiedyś ich używali, były normalnymi garnkami, takimi, jakie my kupujemy w supermarkecie. Jeżeli uznamy willę Kotowicza za zabytek tylko dlatego, że ona jest zrobiona w stylu retro i on się państwu podoba, to za chwilę uznamy za zabytek to cudo, które szpeci przestrzeń miasta w sposób potworny. Styropianowa dekoracja, która się nadaje do postawienia w teatrze na przedstawienie dla dzieci, a potem ją trzeba rozebrać. Proszę pana, ale ja nie obrażam pana Kotowicza, ja mówię... Proszę pana, w którym miejscu obraziłem pańskiego wujka? No, jeżeli się pan czuje urażony, to ja pana przepraszam, natomiast nigdy tam nie padło nazwisko pana Kotowicza. Ja nie oceniam pańskiego wujka, wręcz odwrotnie. Mówię tylko i wyłącznie o substancji materialnej, która tam została. Ale proszę pana, ja nie, to nie jest spotkanie dotyczące pańskiego wujka, bo ja nie jestem historykiem, tylko architektem. Wiedział pan, po co pan przychodzi i kogo pan będzie słuchał. Proszę państwa, wnioski. Tak? Wreszcie przejdziemy do tego, co uważamy, że powinno się dziać na tej działce. Oczywiście zakładamy, że willa Kotowicza znika. Tylko proszę tego nie traktować jako pewnego faktu i pewnika, który właśnie nastąpi. Bo to spotkanie się odbywa po to, żebyśmy mogli o takich rzeczach rozmawiać. Tak? Proszę pana, ale za chwileczkę państwo dostaniecie głos, tak? Jakby ja muszę przedstawić argumenty, które mam do wypowiedzenia, a potem dyskutujmy. Tak? Proszę państwa, tak wygląda ta działka dzisiaj. Ona ma doskonałą ekspozycję od południa, od zachodu. To jest jej wielki atut. Natomiast absolutnie najważniejszym elementem, i to jest poza jakąkolwiek dyskusją, jest Pałacyk Lubomirskich, któremu się należy oczyszczenie przedpola i ekspozycja. Fantastycznie jest położona ta działka również ze względu na to, że tak naprawdę po przekątnej graniczy z dwoma wspaniałymi zielonymi terenami i to ma ogromną wartość komercyjną. Tak? Tak jakby nie dyskutujemy na ten temat. Po to się buduje
za pieniądze i buduje się dla pieniędzy. Tak? Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tak wygląda komunikacja miejska, tak wygląda komunikacja kołowa. I teraz zastanawiając się nad tym, co na tej działce można zrobić, pierwszą rzeczą było znalezienie linii zabudowy tego budynku. Naturalnym procesem było przedłużenie pierzei zabudowy ulicy PCK i tak naprawdę dopiero zastanawiając się nad tym projektem zrozumieliśmy, z jakiego absurdalnego zupełnie powodu te budynki stoją tak obrócone w stosunku do ulicy Słowackiego. No, architekt, który je projektował, i to jest błąd, to poza jakąkolwiek dyskusją, wymyślił sobie, że one będą w tym miejscu stanowiły przedłużenie ulicy PCK, gdzie różnica wysokości powoduje, że jeżeli stoimy tutaj na skwerze, to praktycznie tej ulicy PCK nie widać. Kolejne poszukiwanie linii zabudowy to po prostu przedłużenie pierzei tej istniejącej kamieniczki i pałacyku. Jeżeli przetną się nam te linie, to powstaje taki obszar. Tak? Jego wytłoczenie wprost tworzy nam takiego kloca. Tak? I to z pełną świadomością to tak być nie może. Tak? To jest zabudowa, która tą działkę absolutnie rozsadza i zasłania ekspozycję pałacu i przytłacza to, co się tam dzieje. Więc kolejne działania, ścięcie narożników. I powody są dwa. Pierwszym jest tak naprawdę wyeksponowanie pałacu, kiedy idąc wzdłuż ulicy Słowackiego, ten pałacyk zaczyna nam się wyłaniać za tego ściętego narożnika. A drugi to jest dopasowanie wymiarów elewacji tego budynku do wymiarów elewacji tych obiektów, które są gdzieś dookoła. Kolejny krok to jest rzeźbienie brył, jakby nadanie jej pewnej klasycznej zasady, która jest charakterystyczna dla miejskich kamienic, gdzie one mają jakiś cokół, jakieś zwieńczenie, jakby kto chodził do szkoły trochę dawniej niż 10 lat temu, ten wie, że dobre opowiadanie ma początek, rozwinięcie tematu i zakończenie. Z budynkami bywa podobnie. Tak? Pojawiły się w internecie takie wątpliwości, gdzie tam można miejsca parkingowe zlokalizować. No więc założenie jest takie, że miejsca parkingowe są zorganizowane na dwóch kondygnacjach pod ziemią. Wskaźnik znacznie przekracza dwa miejsca na jedno mieszkanie. Ten żółty kolor to są miejsca, gdzie chcemy wprowadzić usługi, czyli jakieś lokale handlowe czy gastronomiczne. Natomiast na niebiesko widać część mieszkalną z wejściem głównym do budynku od strony Dekerta i z wjazdem z tej ślepo kończącej się ulicy PCK. Jeżeli chodzi o ten kontekst wysokościowy, to ten budynek wygląda tak. To znaczy, bardzo panu dziękuję. Czuję się zaszczycony. Tak? Mamy budynek, który nie przewyższa tego, co jest w okolicy, absolutnie nie góruje nad pałacykiem. Natomiast ten schemat też nie oddaje całej prawdy, dlatego że my nigdy nie widzimy przestrzeni miejskiej jak płaskiej kartki papieru. My się poruszamy w przestrzeni i mamy skróty perspektywiczne bardzo mocne i one wpływają na naszą percepcję. Kolejna rzecz, ta działka jest troszeczkę jak avers i revers, tak jak dwie strony monety i naszym zdaniem należy je zupełnie inaczej potraktować. To znaczy zamykając pierzeje ulicy PCK i ulicy Dekerta, sugerujemy stworzenie solidnej miejskiej pierzei, takiej kamienicowej. Tak? Przykłady takich kamienic tutaj Państwo macie. Szczególnie ciekawy jest ten w lewym górnym rogu. To jest kamienica, która ma powstać w Krakowie na Kazimierzu. Tam w głębi możecie Państwo zobaczyć Wawel. Natomiast południowa, zachodnia fasada to już jest zupełnie inna bajka. Ze względu na jej południową ekspozycję, na widok na zielone tereny, chcielibyśmy ją skonstruować w zupełnie odmienny sposób. Jeżeli patrzymy spod Alei nad Kasztanami na to, co się dzisiaj dzieje, na ten obrys tej działki, którą dzisiaj tworzy istniejący budynek i ta cała zieleń, która tam wyrosła, łącznie z tą zielenią, która jest w drugim planie gdzieś tam na skwerze, to nasza idea polega na podmianie tego kształtu na zupełnie nowy budynek. I teraz proszę też zwrócić uwagę na tą schodkowaną fasadę, która się odsuwa od pałacyku, tak? Po to też, żeby mu stworzyć odpowiednią ekspozycję i nie budować gdzieś tam 4 metry od granicy.
Kolejna rzecz to jest, no tak to wygląda w przekroju, znaczy mamy te dwie kondygnacje, a w zasadzie półtorej kondygnacji garażowej, bo wykorzystujemy tą kilkumetrową różnicę wysokości między tymi punktami i sugerujemy wprowadzenie publicznej ścieżki wzdłuż tego budynku od strony ogrodzenia pałacyku, dlatego że to ogrodzenie też jest wartością samą w sobie i uważamy, że nie powinno być traktowane jako płot oddzielający dwie różne posesje, że powinno zostać odnowione, zakonserwowane, odpowiednio wykończone i powinno być eksponowane, tak żeby ludzie mogli się wzdłuż niego poruszać. No i cóż, proszę Państwa, sama ulica Dekerta, gdyby ten budynek powstał według naszych założeń, to ulica Dekerta wyglądałaby tak. Ktokolwiek mówił tam o najpierw 9-metrowym budynku albo 6-metrowym budynku, nie wiem skąd takie informacje. Nie wiem skąd takie informacje. Spod alei pod kasztanami wyglądałoby to w ten sposób. I tutaj, proszę Państwa, nie sugerujemy wycinania drzew przy alei pod kasztanami. Po prostu gdybyśmy je tutaj na tym obrazku zostawili, to nie byłoby widać tego budynku. Także chciałbym od razu zdementować wszelkie głosy, że MWM zamierza wyciąć aleje pod kasztanami. Nie, nie, nie. To jest tylko próba wyeksponowania elewacji tego budynku. Z dołu, spod fontanny, proszę popatrzeć tutaj, tam na dole widzimy ten lokal przeszklony, gdzie sugerujemy zrobienie restauracji i ta ścieżka, która się chowa gdzieś tam za skarpą. Wewnętrzne podwórko dla tego budynku znajduje się na stropie nad garażem i nad restauracją. No, z góry widać to lepiej. Tak? Tutaj dokładnie widzimy to przejście, które tam trafia na ten placyk na końcu ulicy Dekerta. Ulica PCK, to jest ta druga bajka. Tak? To znaczy tam mamy przesycone zielenią tarasy, a tu mamy zamknięcie miejskiej pierzei. Proszę Państwa, sama fontanna, która się stała zwornikiem, który skupia ludzi, naprawdę nie wystarczy. To jest świetny moment, żebyśmy zaczęli rozmawiać o aktywizacji tego, co się tutaj dzieje. Dzisiaj ulica PCK to jest takie troszeczkę miejsce, gdzie no nie bardzo ono ma jakieś przedłużenie, ono nie ma punktu kulminacji. To jest taka amputowana noga, tak? I nie dostawiona żadna proteza, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co Państwu mówiłem tutaj. Tak? Czyli tej ślepej ściany, która się prosi, żeby ją w bardzo podobnym charakterze zabudować. Te zabiegi polegające na podcinaniu parteru i cofaniu górnej kondygnacji powodują, że ten budynek naprawdę trzyma skalę tej zabudowy. Tak? Zresztą zobaczycie Państwo z strony Kotowicza, że skweru Kotowicza, że jakakolwiek próba na przykład obniżenia tego budynku o jedną kondygnację, no skończyłaby się tak, że on by stracił zupełnie proporcje. Tak? Znaczy naszym zdaniem to jest rozwiązanie optymalne. Nie wolno budować wyżej, ale nie wolno budować niżej, bo to będzie wyglądało jak antyczna rzeźba, której ktoś przetrącił głowę. Jakby kaleka już od samego początku. Znowu powtarzam, to jest widok ze skweru Kotowicza, ale drzewa nie zostały wycięte dlatego, że myśmy tak zaplanowani, tylko dlatego, że gdybyśmy je zostawili, to ten budynek ze skweru byłby niewidoczny. Znowu, proszę Państwa, skwer Kotowicza wymaga ingerencji i przeprojektowania go. I teraz jakby my i inwestor mamy tą świadomość i no, deklarujemy, że my to zrobimy. Tak? Jakby realizując inwestycje, jeżeli będzie na to zgoda, trzeba będzie zrobić projekt nowy skweru Kotowicza. Znaczy, proszę pana, nie wszystko, bo pielęgnacyjne zabiegi nawet w lasach się wykonuje, natomiast trzeba tam zrobić architekturę krajobrazu z prawdziwego zdarzenia, bo dzisiaj to są po prostu chaszcze, z których mało kto może korzystać. Ta sama fasada od strony skweru Kotowicza, już taka rozwinięta en face, to znowu ten sam przypadek, znaczy nie będzie szansy, żeby jej zobaczyć bez drzew. Ona zawsze będzie przesłonięta przez korony i pnie tych drzew. No i to widok z góry, tak troszeczkę z tego wieżowca, który tam po sąsiedzku stoi.
na specjalne życzenie naszych sąsiadów, czyli właścicieli pałacyku Lubomirskich. Oni chcieli zobaczyć, jak ten budynek będzie wyglądał z okien pałacu. No to tak będzie wyglądał z okien pałacu. Tak mniej więcej o 5 rano, kiedy wschodzi słońce, to ten budynek tak by wyglądał. Wie pan, ja też. Oni byli bardzo otwarci i czekali na propozycję, właśnie ją składamy. No i proszę państwa, no to jest ten widok, który znamy, czyli tak jak działa wieczorem fontanna multimedialna, pełen szacunek dla władz miasta, że ją zbudowały. Natomiast no, nasz budynek w tym wszystkim wpisywałby się no, mniej więcej w taki sposób. I to jest koniec, tak? Jakby ja skończyłem. Teraz się oddaję do państwa dyspozycji.